modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul i mierzymy specjalnym produktem. Moi drodzy, dzisiaj to będą torby ekologiczne, torby z lnu firmy Zrian. Nie wiem, jak to się wymawia prawidłowo. Jest to firma, z tego co popatrzyłam na metki do tej pory, chińska, ale ta firma specjalizuje się stricte w lnianych torbach z nadrukami. No i wiecie, że eko torby i takie w ogóle takie torby materiałowe to jest mój konik ostatnio i już kilka takich rzeczy dla Was tutaj robiłam, a dzisiejsze torby to są naprawdę przepiękne torby i już teraz serdecznie Wam zapraszam, bo pokażę Wam też stylówki z tymi torbami i opowiem Wam coś o nich i jak bardzo funkcjonalne mogą być takie produkty. I oczywiście też będzie rozdanie związane z tymi torbami. Będziecie mogli otrzymać niektóre z tych produktów na własność ode mnie i od tej właśnie marki. Zapraszam. Moi drodzy, w zasadzie to chyba bardziej Zrian niż Zrian. W każdym razie w pisowni jest E. Zobaczcie sobie tutaj na nazwę firmy. Dostałam od tej firmy 4 fantastyczne torby. Oczywiście mogłam sobie wybrać wzory i starałam się wybrać takie wzory, które i mnie się podobają i które będą też takie wszechstronne. Czyli to będą wzory z różnych, powiedzmy, kategorii. Nie ze wszystkich, no bo to są jednak tylko 4 torby, więc... A wiecie co, na tej stronie jest ogromna ilość, ogromny wybór tych toreb. Ja nawet nie jestem w stanie policzyć, ile tych toreb tam mają, tych wzorów. Można też zrobić sobie torbę własnego jakby pomysłu, zamówić. I te torby się tak wahają od, powiedzmy, koło 6 euro do tam 8 czy 9. W każdym razie, no naprawdę nie są to wysokie ceny. I to są torby z tego, co właśnie tam firma pisze, lniane. I one są chyba pokrywane takim jakimś delikatnym filmem, który je jeszcze chroni. Ja zaraz Wam to wszystko pokażę oczywiście. I torby mają wielkość 40 na 40 cm i długi pasek, który ma, gdzie paski, które mają 70 cm długości, więc można je wykorzystywać na wszelkie sposoby. Zobaczcie tutaj przebitki ze strony, bo zrobiłam dla Was screeny, żebyście zobaczyli, jak wiele różnych kolorów, wzorów, możliwości z takimi torbami jest. No i dlatego właśnie one mogą być tak wszechstronne, bo możecie to używać jako torbę dzienną, taką na przykład na zakupy, że nawet z nią sobie wychodzimy, szczególnie właśnie w sezonie wiosenno-letnim. Takie torby mogą być przepięknym urozmaiceniem stylizacji. No, ale możecie też używać sobie je do przechowywania, do wożenia rzeczy, jeśli jedziecie na przykład autem na wakacje, na plażę. Jest mnóstwo, mnóstwo możliwości i uważam, że jest idealny moment, żeby te torby Wam teraz pokazać, bo wchodzimy niedługo już w wiosnę i w sezon właśnie ten wiosenno-letni i będzie można takie właśnie lniane, materiałowe torby wszelako wykorzystywać i naprawdę ceny są bardzo przystępne i też uważam, że te torby będą super pomysłem na prezent dla na przykład przyjaciółki, dla mamy, dla, no właściwie dla wszystkich, dla młodzieży też jak najbardziej, bo te torby bardzo często mają, zobaczcie tutaj na podglądzie, takie też młodzieżowe, fajne, wesołe motywy, motywy nawet komiksowe można tam znaleźć, motywy ze sztuki, jeśli ktoś jest wielbicielem sztuki, może sobie wybrać naprawdę fajne wzory. I słuchajcie, różnice w cenach, nie wiem, możliwe, że to jest kwestia nadruku, kolorów tego nadruku, ilości tego nadruku i dlatego być może te torby się różnią, bo one raczej składem się nie różnią, tylko właśnie tymi wzorami się różnią, ale naprawdę jest tak ogromny wybór. Zachęcam Was, żebyście sobie zajrzeli na stronę i zobaczyli naprawdę ogromny wybór wzorów, kolorów i no i jestem bardzo zafascynowana tymi wielkimi możliwościami. No i pokażę Wam kilka właśnie tych toreb w stylizacjach, żebyście zobaczyli, jak fajnie można sobie urozmaicić ciuchy i jak można fajnie też dobrać stylistycznie te torby do swojego stroju. Przechodzimy do dalszej części, do prezentacji i stylóweczek. Na końcu będzie rozdanie. No i oczywiście tymczasem zapraszam Was też do zasubskrybowania kanału. Bardzo proszę Was o polubienie filmiku. Wciśnijcie sobie dzwoneczek, jeśli chcecie dostawać powiadomienia o nowych filmach oraz zapraszam Was też na moje Vinted i na moje inne media społecznościowe, które mają taki sam tytuł jak kanał, czyli Moda Eko Kreatywna. Moda Eko bodajże jest tylko na TikToku, skrócona forma, wszystko jest w opisie. Kochani, pierwsza torba, zobaczcie, ja już ją odpakowałam, żeby było trochę szybciej i zobaczcie, jakie przepiękne kolory i wzory mają te torby. Pokażę Wam teraz z bliska ten materiał. To jest taki
len nie jest jakiś bardzo, bardzo gruby ten len, aczkolwiek ja tak naprawdę nie wiem, czy to jest len, to jest na pewno jakaś tkanina. Czy to jest len, tak jest napisane na stronie. No wiecie, ja nie jestem aż takim specem, tak jakby wzór, ta tkanina ma taki dotyk jak len, ale jest czymś takim lekko jakby pokryta, aczkolwiek no, w angielskim jest ten dylemat, że linen teoretycznie to znaczy len, ale może też to też być odbierane jako, w swoim znaczeniu jako płótno, czyli jako materiał. Także czy to jest 100% len? No ja tego nie umiem zweryfikować. Jeśli ktoś jest, ma laboratorium, to może zbadać włókno i stwierdzić. Ale w każdym razie wygląda to jak len. Zobaczcie. Tak to wygląda. I to jest ta pierwsza torba, ma czarne uszy ta torba i ona jest w taki chiński wzór i mnie się bardzo, bardzo podoba ten wzór, dlatego go wybrałam, bo ja w ogóle bardzo lubię tą japońską i chińską stylistykę, mnie się to bardzo, bardzo podoba. No i chciałam to dobrać właśnie do takiego stroju z odcieniami fioletu, zobaczcie, i do tej mojej fioletowej, welurowej sukienki wiskozowo-jedwabnej i do tego sweterka takiego z kaszmiru szarego. Moim zdaniem to bardzo, bardzo fajnie wygląda i tutaj sobie jeszcze przypiłam taką broszkę z takim elfim trochę motywem liści. No i uważam, że po prostu taka stylowa jest super. Gdybym szła, wzięłabym sobie na pewno jeszcze saszetkę na pieniądze, na telefon, ale jak najbardziej taka torba właśnie na zakupy albo mogłabym też do szkoły na przykład zapakować do niej mój komputer razem z pokrowcem i to mi się tu wszystko zmieści, bo to jest naprawdę duże. Zaraz Wam pokażę tutaj z komputerem, jak to wygląda. Wsadziłam tutaj już mój laptop razem z pokrowcem, oczywiście, żeby był chroniony, bo te torby nie są na tyle grube, żeby nam tam pomogły. Ja tu mam laptop pokrowcu i taki duży szal, także tutaj się naprawdę dużo mieści. Tutaj A4, takie nawet książki, jak ktoś jest czy nauczycielem, czy jakieś dokumenty, komputer, to tu się wszystko mieści. No i tak to wygląda. No i za chwileczkę wskoczę w następny strój, żeby Wam pokazać jeszcze kilka innych stylówek właśnie z tą torbą, bo ona to jest chyba torba, która mi będzie najbardziej pasowała, dlatego zastanawiam się właśnie, że chyba tą torbę zostawię właśnie sobie, bo jest idealna właśnie w moim stylu, w mojej kolorystyce, a spośród tych kolejnych toreb będziecie mogli sobie coś powybierać. No i dobra, wskakuję teraz w kolejny strój. No jak widzicie, to jest moja ta sukienka od Fasardi ostatnia. No i ona ma taki odcień beżu, że moim zdaniem z tym różem, że idealnie pasuje właśnie do tej torby. To wygląda super. No i mnie się to mega podoba. Nawet do tych kryjących rajstop i botków moim zdaniem spokojnie może być. Myślę, że mogłabym na to jakąś narzutkę. Spróbujemy jeszcze. No i może jest to trochę już za dużo szczęścia, ale tak przyszło mi do głowy, że może ta właśnie narzutka aksamitna też by tu pasowała kolorystycznie. Ale pewnie jest już tutaj trochę za dużo wzorów, więc może to jest przesadzone. Może prościej byłoby po prostu taką luźny sweterek czy płaszczyk na to i jest mega, mega super stylowa. Mnie się to mega podoba. Zobaczcie jeszcze tutaj szybką przebiteczkę z kolejną, z taką tuniką jedwabną, którą Wam niedawno pokazywałam. No, a tymczasem, kochani, przejdę już do następnej torby, bo myślę, że już macie pojęcie, jak to teraz tu wygląda z tym. Dobra, kochani, w takim razie wskakuję w kolejny strój i z kolejną torbą.
No, i jestem już w następnej styluwie, taka bardziej trochę mroczna, taka bardziej, powiedziałabym, artystyczna styluwa. Brąz, czerń i kolory do tego. No i teraz pokażę Wam torbę, która trochę mi się skojarzyła z tą stylówką kolorystycznie. No i tu mamy taką przepiękną torbę, która mi się trochę nawet kojarzy ze świętami Bożego Narodzenia, nie wiem czemu, z takimi uroczymi ptaszkami. Zobaczcie, jakie to jest kochane. Czy to są gile? Być może to są gile, być może to są jakieś rudziki. Szczerze mówiąc nie wiem, jakie to ptaki, ale strasznie mi się spodobały. Jest taka cała seria tych toreb z różnymi ptakami, w różnych kolorach właśnie. I one mają takie rośliny przytroczone do głowy jakby. To jest bardzo ciekawy pomysł według mnie. Naprawdę bardzo mi się podobają graficznie. Ptaszki są prześliczne. No i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ja spróbuję tu coś włożyć jeszcze. Będę chyba przekładać ten mój laptop, żeby obciążył torbę. O! Słuchajcie, tak to wygląda. No i też ta torba jest przepiękna, naprawdę, jest przeurocza. I nie będziesz też tak brudzić, bo jest ciemniejsza. No i zobaczcie. Naprawdę bardzo, bardzo fajny wzór, bardzo wdzięczny. Ja w ogóle uwielbiam motyw ptaków. Jest przepiękny po prostu, według mnie. I to będzie... To jest taka torba, co nawet nie zawaham się powiedzieć, że mogłaby być jako opakowanie do prezentu, na przykład świątecznego, ale niekoniecznie, bo naprawdę jest prześliczna, też ma bardzo ładne zestawienie kolorów. Zobaczcie, jak to fajnie się właśnie komponuje z takimi rzeczami, jak ja na przykład mam teraz na sobie. No mega mi się to podoba. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii o tych torbach. Tutaj widzę jakieś nitki, ale to nie jest jakaś wada fabryczna, po prostu te nitki nie zostały odcięte, więc po prostu trzeba sobie je odciąć i to nie będzie się pruło, bo tutaj widzę, że jest zrobiony zakład, taki większe przeszycie, więc to niczym nie grozi odcięcie. Tu nie ma jakichś niedoróbek, że to jest jakieś słabo wykonane. Mam nadzieję, że to będzie mocna torba, no bo są tu takie naprawdę mocne te paski, zobaczcie. Takiej grubego płótna, z grubego sznurka jakby takiego, także wydaje mi się, że to powinno być mocne. Powinny dosyć dużo te torby móc udźwignąć. No i kochani, taka styluwa i następna styluwa będzie też taka w bardzo podobnych kolorach, ale już z innym rodzajem printu, uwaga. Kolejny zestawik. No i to jest takie trochę młodzieżowe. Specjalnie się tego ubrałam, żeby Wam pokazać różne możliwości, bo kolejna torba będzie w takim bardziej kreskówkowym rodzaju. No i będzie idealnie pasować do tej spódnicy. Widzicie, to jest takie, jak dla mnie, taka imprezowa styluwa. Ja bym się tak ubrała na imprezę tematyczną. No już na pewno nie na ulicę. Strasznie mi się obrała bluzka, przepraszam Was. Uff. Jest z wełny, więc wiecie, to się troszkę obiera, tym bardziej, że ja mam koty. No i taka stylówka, którą Wam też pokazywałam w tych walentynkowych dla przypomnienia. No i ta torba, która ma iść do tej styluwy, która by ekstra pasowała na przykład dla właśnie młodzieży, to jest taka kochana torba z kotkami, w takim właśnie, jak mówię, kreskówkowym stylu, taka sztuka naiwna trochę i te kotki są też przesłodkie, jest pan i pani kotek. Czarno-biało-czerwona w sumie tak. No i zobaczcie, jak super to pasuje. No mnie się to super podoba. Fajnie by też wyglądała do jeansów i na przykład czarnej kurtki, wiecie, takiej ramoneski, do czegoś jasnego też jak najbardziej, ale tutaj, że są niebieskie elementy, więc moim zdaniem by super to wyglądało. No ale w ogóle idealnie się zgrywa do mojej spódnicy i to jest hit po prostu. Uważam, że jest przesuperowa ta torebka. No i ja znowu ją obciążę, żeby lepiej wyglądała w stylówce. O! Od razu lepiej. Uważam, że na torbę młodzieżową, właśnie taką na przykład na zakupy, na wypad z koleżankami, na nocleg u koleżanki, też mega sprawa.
fajnie by też służyła taka torba jako torba na prezent dla nastolatki, czyli coś tam jej kupimy, jemu raczej jej, sądzę. Aczkolwiek nie bądźmy takimi seksistami. Każdy może chcieć mieć taką torbę. No, w każdym razie moim zdaniem super by się sprawdziła jako taki opakowanie na prezent i jednoczesny też prezent dla nastolaty. No to wskakuję w ostatnią stylową, ostatnią torbę. Jest ostatnia stylowa. No i to jest ta moja artystyczna, projektancka sukienka mojego pomysłu, zrobiona ze spódnicy i bluzki z jedwabiem. Właśnie taka typowo właśnie artystyczna. I kochani, torba będzie równie artystyczna, ale z takim przymrużeniem oka. Bo zobaczcie, to jest taka torba z reprintem obrazu Dziewczyna z perłą, ale Dziewczyna z perłą to jest coś w połączeniu Dziewczyna z perłą i dama z łasiczką, właściwie dama z kotem. No bo widzicie, że tutaj twórcy dorobili kota tej dziewczynie na ramieniu. No i to jest oczywiście torba dla wielbicieli kotów, czyli jak najbardziej dla mnie może być. No i tak to wygląda, moi drodzy. Moim zdaniem to jest śmieszne, że tu jest jedna laska w podobnych kolorach. Tutaj jest drugi słynny obraz też z dziewczyną w podobnych kolorach. Taki obraz feministyczno-artystyczny do kwadratu, ale mnie to rozbawiło, ten pomysł mnie naprawdę rozbawił, chociaż oczywiście, że ta torba może być do wielu rzeczy, może pasować do jeansów świetnie, właśnie do jeansów z ramoneską, bo też jest w takich kolorach ciemnych, że świetnie będzie do jeansów pasować. No ale mnie się to mega spodobało, w ogóle ten pomysł. Wsadzę jedną torbę do drugiej torby. O, proszę, widzicie? Jedna torba w drugiej torbie i tutaj jest do kwadratura sztuki. O, proszę, jedna do drugiej. No to oczywiście to zrobiłam trochę jako żart, bo mi się to tak skojarzyło z tą sukienką i stwierdziłam, że to będzie naprawdę bardzo śmiesznie wyglądać do tego. Bardziej gwoli żartu, ale jednak całkiem fajny pomysł. Można to jeszcze z płaszczem zestawić. Tutaj troszkę ten płaszcz przykrył nam tą sukienkę. Już nie jest to takie aż rażące, że są dwie dziewczyny różne na torbie i na sukience. Ale i tak, moim zdaniem to jest fajny zestaw z tym płaszczem również. Jestem ciekawa waszych opinii o tym, jak to wygląda. Moi drodzy, tymczasem więcej toreb dla was nie mam dzisiaj, natomiast firma ma dla was setki tych toreb. Naprawdę tam jest tak ogromna ta oferta, można sobie kupić naraz kilka sztuk, bo nie są drogie i mieć na różne okazje, albo właśnie dać komuś w prezencie, bo to jest super pomysł moim zdaniem, nawet na zapakowanie prezentu. Może takie trochę droższe opakowanie, ale za to mega, mega praktyczne i właśnie super się może to przydać na nadchodzący sezon wiosenno-letni. No i kochani, tymczasem teraz no i oczywiście wszystkie linki do firmy, do strony internetowej macie w opisie filmiku. Tak jak niektóre z poprzednich moich filmów, ten filmik to nie jest, nie czerpię z niego jakichś korzyści finansowych, prócz tych toreb. Mam przyjemność po prostu pokazania wam tego produktu i zachęcenia was do zabawy modą. No i teraz pokażę, i teraz wam powiem, co można wygrać, moi drodzy. I w tym rozdaniu będziecie mogli sobie wybrać torbę tą lub tą z żurawiami. Czyli te dwie torby przeznaczyłam na rozdanie i będziecie mogli sobie te torby, tak się rozmyśliłam co do tej torby z żurawiami jednak, jedną z tych toreb wybrać i napiszcie, która się wam podoba i do czego byście ją nosili, jak sobie to wyobrażacie, w jakim celu byście ją używali, czy do podróży, czy do pracy, czy na plażę. No i trzeba oczywiście być moim subskrybentem i napisać to, a wtedy zostanie rozlosowana osoba i ta torba, którą ta osoba wybrała, do was powędruje. Także serdecznie was zapraszam już pod tym filmikiem, to koniecznie piszcie
I do piątku będę brać, do piątku mniej więcej do południa można napisać, bo wtedy będę robić już rozdanie, czyli będę już losować osoby, bo w piątek będę nagrywać kolejny filmik, w którym będą już wyniki tego rozdania. A tymczasem, kochani, jeszcze losowanie, wyciągnę osobę, która komplet z ostatniego filmu Fasardi dostanie. Było 12 czy 13 osób, coś takiego, już nie przeliczyłam na końcu tych nazwisk, ale spośród tych osób, które napisały za chwilę, wylosuję, mniej jest niż zwykle tych osób w rozdaniu, więc większa jakby szansa dla każdego na wygranie. No i teraz, tutaj mamy karteczki i wyciągniemy, okej. Jak zwykle, te losowania to chyba są bardziej nerwowe dla mnie niż dla Was. O, proszę bardzo, zobaczcie. Anna G. wygrała tym razem ten zestaw. Z tego co pamiętam, to właśnie pisała też, że jak nie wygra, to sobie kupi, więc już nie musisz. Super. Okej, okay, zostawiam to na wierzchu. Kochani, gratulacje oczywiście i w następne rozdanie, już w następnym filmie, więc teraz rozdanie za rozdaniem, ale już myślę, że niedługo będzie trochę spokój z tymi rozdaniami, bo nie w każdym filmiku będę miała przecież dla Was prezent, moi drodzy. No, będą też teraz normalne hole, filmik już następny będzie, zapraszam Was, zabieram Was do Lumpeksu, do takiego, w którym jeszcze nie byliśmy razem, także myślę, że będzie super, naprawdę super zakupy, także zachęcam Was, kochani, zajrzyjcie do mnie. No i oczywiście będą nowe stylówy, bo już idzie sezon wiosenny. Nie mogę się już doczekać tych nowych, świeżych, wiosennych stylówek. Nie wiem, jak Wy, piszcie. Dobrze, kochani, zobaczymy się już niedługo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już w weekend. Cześć!